Halo, siema. Witam Was w wakacje. Na krótko, na szybko, taki krótki odcinek właśnie chcę zrobić. Sprzedaję to kółko do Willy. Jest już mi niepotrzebne. Przydało się, ja się nauczyłem. Robię teraz takie piony, gdzie po prostu motocykl mi nie przyspiesza. Jest trochę strach, bo jest strach, nie? Ale jest tam naprawdę bardzo dużo miejsca z tyłu. Tak od razu na glebę to nie polecicie, tylko trzeba po prostu delikatnie z gazem uważać. Wiadomo, jak odpuścicie gaz, to motocykl z powrotem Wam delikatnie powróci. No i oczywiście hamulec. Hamulec tylny to jest podstawa. No ja już zdemontowałem sobie to kółko. Jest na sprzedaż. Te kółko można było zamówić w Kanadzie za około 2,5 tysiąca złotych. Piszcie na priv, na Blegopso, dogadamy się, sprzedam. Paweł mówił, żeby lepiej nie sprzedawać, żeby lepiej wypożyczać, ale no to by było ciężko, bym musiał tu w okolicy komuś wypożyczać, bo tak to koszty wysyłki, koszty tego, koszty tamtego. Wiadomo, nie wiadomo, czy ktoś mi to kółko w ogóle by zwrócił, by trzeba było jakieś kaucje. Dobry pomysł, no ale w sumie no nie jestem wypożyczalnią, ale spoko. Czyli tak, no ja się nauczyłem na tym kółku jeździć wheelie. Tyle, ile czasu mi to zajęło, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Przede wszystkim ustawić sobie to kółko wysoko, nie za nisko, wysoko, żeby to kółko nie dotykało ziemi i po prostu cały czas sobie trenować. Oczywiście opanować hamulec tylny, dopasować sobie siedzisko. Pokażę Wam to kółko, bo może już zapomnieliście, jak to kółko wygląda. To jest, mówili na to, że w Blacku ma kółko od taczki. No ja tutaj u Szczepana sobie też dorobiłem siedzisko i też przez to miałem bardzo duży progres. Zmieniłem podnóżki też z tamtych endurowych na takie zwykłe seryjne, po prostu z bolcami, bo z tamtych noga mi się zsuwała przy dużym pionie. Pamiętajcie, jeżeli macie duży pion, motocykl już nie potrzebuje gazu, tylko po prostu sam jest w takim wysokim pionie, gdzie po prostu sam leci. Z tyłu macie naprawdę bardzo dużo jeszcze, żeby się wyglebić na plecy. I hamulcem. I trenujcie, no co, wakacje są. Trenujcie, kto by takie kółko chciał, no to śmiało piszcie. No i co, no? Ja będę raz w tygodniu teraz trenował, dlatego że po prostu dużo pracy w tygodniu mam. Czyli sobota, niedziela na pewno, oczywiście jak nie będzie wiatru, bo to trening to nie ma sensu przy takim dużym wietrze. No dzisiaj akurat wieje jak Holender. Wczoraj pojechaliśmy na ten, na zlot w Inowrocławiu. Zasunąłem taką świecę, no tak mi się spodobało. Trochę się wystraszyłem, nie? Bo motocykl poszedł mi bardzo wysoko i po prostu tak sobie sunął. No to są ułamki sekundy, ale naprawdę jak cieszą mnie. Coś fajnego, nie? No a tak to cały czas mam walkę. Gaz, hamulec i jazda. Willy musi być, no i tyle, nie? No, dobra, no to słuchajcie, no to... A, jeszcze powiem Wam, że właśnie dostosować sobie siedzisko, przypomnę, nie? Żeby po prostu nie zjeżdżać, bo przy tym dużym pionie to naprawdę to jest... ja dlatego zrobiłem progres, bo po prostu oprzyłem to siedzisko u Szczepana i naprawdę jest tutaj bardzo dobrze to zrobione i dobre gumy są tutaj wstawione w siedzisko, gdzie po prostu dało mi to po prostu duże zaparcie, nie? No i zmiana tych podnóżek, nie? Bo podnóżki, akurat prawa noga, tam od hamulca, no po prostu już taki był duży pion, że ona po prostu mi się zsuwała, nie? Teraz już jest, na tym jest ok. Czyli co, no ja dalej będę uczył się i trenował Willy. Być może mi się uda do przycierek, chociaż to jest bardzo trudne. No ale wszystko przede mną jeszcze, nie? Czyli co, no są wakacje, trenujcie, ćwiczcie. I na pewno będzie Wam się udawało, nie? Obojętnie jaki macie sprzęt, warto trenować na każdym. Jak macie za słaby, potem sobie kupicie lepszy i to wszystko na plus Wam wyjdzie. No to see you, nara, hejos.
fucking hands.